Jedną z największych atrakcji wodnych jest park wodny Aqualandia w Benidormie. Jesteśmy właśnie w środku, obchodzą swoje 30-lecie. Nie należy do rzeczy tanich, bo ponad 30 euro bilet. Są różne rabaty, jeżeli ktoś gdzieś dostanie kupon. Tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie jest sztuczna fala morska, która za chwilę będzie. A dookoła otacza to sztuczna rzeka. Pokażę większość atrakcji. A to słynna dzika rzeka. Łagodna, nie za głęboka. Można by porzucić sobie kółeczko i na tym kółeczku dzieci najchętniej pływają. Takie żółte jak to. A to dla mega odważnych. Zjeżdżalnie na prawie pion. Średnia prędkość zjeżdżania 100 km na godzinę. Są starsze i bardziej łagodne. Od takiej mini do tej słynnej żółtej, gdzie też dość szybko się zjeżdża. Wszystko pod nadzorem ratowników. Prawie zero wypadków. Właśnie odpalili sztuczną falę morską. Kolejna atrakcja nazywa się Rapido. Pobieramy sobie oponkę lub mamy tą wypożyczoną. Kulamy do samej góry na szczyt, a potem takimi uskokami wodnymi zjeżdżamy sobie do samego dołu. Spróbuję jeszcze sfilmować kawałek u góry. Tak wygląda Rapido od góry. Łagodny uskok. Co chwila są takie jeziorka. Jak za dużo zebierze się oponek, przyjdzie pan w czerwonych spodenkach i wszystkich przepchnie. Najostrzejszy wjazd jest na ostatni dzień. Bardzo bezpieczne, bardzo wesołe. Tylko trzeba odstać około pół godziny w kolejce. Ta atrakcja nazywa się Szybka Zjeżdżalnia. Wchodzi się do góry i po 4 czy po 5 osób zjeżdża na raz. Bardzo śliskie, bardzo łagodne i bardzo miła zabawa. Tutaj bardzo krótko się czeka w kolejce, około 10 minut. A obok są tak zwane czarne tunele. Są specjalne opony podwójne, już których nie można wynająć. I tymi czarnymi rurami, gdzie niestety z kamerą nie wejdę, ale są tak przerażające, że słychać krzyki. I zjeżdża się na sam dół i wyjeżdża się do tego małego jezioreczka. Pomyślano też o najmłodszych. Specjalny punkt z bardzo łagodnymi, bezpiecznymi zjeżdżalniami. Jedna, druga. Różne figurki, słoniki, wężyki mogą się ochlapywać. Oczywiście wszędzie są leżaki, to za każdy leżak trzeba dodatkowo zapłacić 5 euro za cały dzień. Tak samo jak za takie kółeczko, 5 euro. A to już istne szaleństwo,
bo dodatkowe miejsce zabawy dla dzieci z fajnymi figurkami, różnymi zwierzątkami, też mini zjeżdżalnie, a za nimi coś dla dorosłych, takie już zjeżdżalnie do bardzo głębokiej wody, skocznie z jakiejś wysokości, zjeżdżalnie też do głębokiej wody, no i jacuzzi. Dookoła pełno restauracji. Jak ktoś ze sobą nie weźmie jedzenia, a można przyjść sobie z lodówką, no to można iść do restauracji. Kolejne dwie atrakcje. To jest świat wodny dla dorosłych. Groty skalne, hydromasaże, wodospady. Można tu się odprężyć, też poleżeć na leżaczku. A u góry, pokażę to z dołu, ponieważ tam nie będę wchodził, jest tak zwany zigzag, czyli wielka kręcona zjeżdżalnia. 5 rodzajów zjeżdżalni ostrej dla dorosłych i kilka rodzajów zjeżdżalni łagodniejszych dla dzieci. Na tą dla dorosłych trzeba też odstać 40 minut, żeby zjechać. A na tą łagodną dla dzieci, no to tam około 10-20 minut. Postanowiłem zobaczyć tego zigzaka z bliska. To jest ten dla dorosłych. Niektóre są łagodniejsze, a niektóre są tak ostre, że aż przeraża. Ktoś jedzie na łagodnej. A obok jest ta dziecięca. Tu jest o wiele mniejsza kolejka na czekanie. To jest takie łagodne, ale niestety na końcu jest głęboko. Albo zjeżdża się razem z dzieckiem, albo dziecko musi umieć pływać. I też ratownik daje znak gwizdkiem dla bezpieczeństwa, żeby wszyscy jechali w bezpiecznych odległościach i zdążyli wyjść z basenu.